Otóż Piotr Müldner-Nyckowski, nasz rektor, już wyszedł, a właśnie jemu chciałem na początek mojego wystąpienia podziękować za to, że uwzględnił w programie Warszawskiej Szkoły Pisania także literaturę faktu. Jest to gatunek, z którym czuję się związany. Jak Państwu wiadomo, większość członków Stowarzyszenia Pisarzy Polskich stanowią poeci. Jest pewna przymieszka wybitnych prozaików, twórców literatury pięknej, powieści, nowelistów. Literatura faktu jest jakby ubogą siostrą. I chciałbym z tym właśnie ujęciem literatury trochę polemizować, zachęcając jednocześnie Państwa do szukania właśnie na tym polu możliwości zostania prawdziwym pisarzem, to znaczy pisarzem, który swoje książki publikuje, który z tych książek czerpie źródło utrzymania. W Polsce mówi się, że istnieje literatura piękna, obejmująca właśnie poezję i prozę artystyczną, prozę fabularną i literatura faktu. Wydaje mi się, że już w tej dychotomii jest pewne zafałszowanie rzeczywistości, bo tak jakby ta literatura faktu nie mogła być literaturą piękną. Otóż zdarza się, że jest ona literaturą wybitnie piękną, a może piękniejszą od kiepskiej literatury fabularnej. Włosi, ja spędziłem 16 lat we Włoszech, gdzie pracowałem jako korespondent radia i telewizji, ale także pisząc książki właśnie z dziedziny literatury faktu. Rozróżniają literaturę, dzielą literaturę na poezję, narratywa, czyli właśnie narracja fabularna i sagistyka, czyli to, co byśmy powiedzieli w języku polskim, że jest to eseistyka. Z kolei anglosasi, też obszar językowy dosyć mi bliski, wczoraj wróciłem z Londynu, oni rozróżniają fiction i non-fiction. I to jest najbardziej właściwie, wydaje mi się, prawidłowe. Fikcja, czyli coś wysnutego z głowy autora, w tym przypadku autora prozy, bo poezję zostawmy trochę na uboczu, i non-fiction, czyli to, co fikcją nie jest. Jak powiedziałem, osobiście uprawiam literaturę faktu i chciałem Państwu opowiedzieć, jak to się stało, że ja w ogóle do tego gatunku jakoś się przypisałem i trwam w nim przez cały czas. Otóż wydaje mi się, że od bardzo wczesnej młodości chciałem pisać książki. Chciałem pisać, publikować. Jeszcze w szkole podstawowej napisałem jakieś opowiadanie, które wysłałem na konkurs pisma Młody Technik o żyjącej planecie pod wyraźnym wpływem Lema, którego wtedy czytywałem bardzo chętnie. Zresztą to było jakby taka... Jeszcze nie byłem zdecydowany, czy zostanę kosmonautą, czy zostanę pisarzem piszącym o kosmonautach. No w każdym razie napisałem takie opowiadanko o żyjącej planecie, które moja mama przepisała na maszynie. No, nie odniosło ono większego sukcesu. Kosmonautą prawdziwym też nie zostałem, bo zdyskwalifikowano mnie na badaniach lekarskich, na kurs szybowniczy. Pan doktor, który prowadził te badania, wziął paznokciem, zarysował mi skórę i po tym zarysowaniu pozostała czerwona kreska. On powiedział: pan jest nadpobudliwy nerwowo, nie nadaje się pan na lotnika, a wtedy droga do kosmonautyki prowadziła wyłącznie przez lotnictwo. Zresztą nie można było nawet wtedy przypuszczać, bo to było dosyć dawno temu, że Polska będzie miała jakąś możliwość wysłania kogokolwiek w kosmos. No, niemniej lotnikiem czy nawet szybownikiem też nie zostałem właśnie z powodu tej nadpobudliwości nerwowej. Pozostała droga pisarska i ukazywało się w tych latach 50., kiedy byłem dzieckiem i takim dorastającym młodzieńcem, ukazywało się takie pismo Świat. Był naśladujące trochę nieistniejące już pismo amerykańskie Life, sporego formatu, gdzie było bardzo dużo zdjęć, ciekawych zdjęć fotoreporterskich, fotoreportaży, ale także ukazywały się reportaże pisane. I ja pamiętam, bo to był tekst, który wywarł na mnie największe wrażenie. Potem chyba mogę to porównać z pierwszą lekturą opowiadań Herlinga Grudzińskiego. Mianowicie przeczytałem tekst Krzysztofa Konkoleskiego, który nazywał się Przyjaciel Szczura. I była to opowieść w odcinkach, więc dosyć obszerna, w odcinkach drukowana, opowiadająca o pewnym bandycie z okresu bezpośrednio powojennego. Jakieś perypetie tego bandyty, a dlatego Przyjaciel Szczura, że on przebywał też w więzieniu i tam oswoił szczura, karmił go okruszkami chleba i stąd ten tytuł. I ja wtedy pomyślałem sobie, no nie wiem ile miałem lat, ale to mniej więcej było niewiele później po tym opowiadaniu o żyjącej planecie, pomyślałem sobie, że jest to coś wspaniałego. Opowiadać o prawdziwych historiach, które się wydarzyły. Po prostu już wtedy miałem takie olśnienie, że życie jest lepszym narratorem niż najlepszy z pisarzy piszących prozę fabularną. Potem już jako młody dziennikarz mogłem poznać jednego z najwybitniejszych przedstawicieli literatury faktu w Polsce, Melchiora Wańkowicza. Byłem bardzo młodym dziennikarzem i tak się złożyło, że moja żona przyjaźniła się z przedostatnią sekretarką mistrza Melchiora Wańkowicza. Ostatnią była znana pisarka i członkini naszego stowarzyszenia, pani Aleksandra Ziółkowska, która teraz mieszka w Stanach Zjednoczonych. Słucham? Boehm, tak. Ziółkowska-Boehm, ale ja ją pamiętam jako Olę Ziółkowską. Tak jest. No, w każdym razie Ola Ziółkowska była ostatnią, a przedostatnią była pani, która obecnie już pani, a wtedy też młoda dziewczyna, jak powiadam, koleżanka mojej żony z polonistyki i ze studiów dziennikarskich, Ala Korupczyńska, kiedy już określamy panię przez nazwisko męża, ona po mężu się nazywa Noć i to jest bardzo popularne nazwisko na Węgrzech i mieszka na Węgrzech, gdzie zresztą z tym mężem się rozstała. I dzięki tej Ali Korupczyńskiej wszedłem w krąg młodych ludzi, których właśnie Krzysztof Konkoleski i Melchior Wańkowicz zapraszali na takie spotkania. Krzysztof Konkoleski, noszący wtedy wspaniałą brodę, powrócił był ze Stanów Zjednoczonych. Było to bezpośrednio po tej tragedii, która się wydarzyła w domu Romana Polańskiego w Hollywood, kiedy te dziewczyny nasłane przez Charlesa Mansona wymordowały żonę Polańskiego, Wojciecha Frykowskiego, jeszcze inne osoby. Konkoleski właśnie wrócił i napisał taką książeczkę, która się nazywała Jak umierają nieśmiertelni. opisującą całe to środowisko, różne wydarzenia, także śmierć Komedy, różne zdarzenia związane z Markiem Chłaską. Wszystko to mnie niesłychanie fascynowało, a Wańkowicz, otoczony wianuszkiem pięknych dziewczyn z polonistyki i z dziennikarstwa, udzielał różnych rad. I potem miałem też takie z nim spotkanie, znając już oczywiście jego książki, które właściwie ujmowały bardzo ważne wydarzenia z historii Polski, a zwłaszcza jedno, to znaczy bitwę pod Monte Cassino. Jest to powiedzmy wydarzenie, które godne jest jakiegoś eposu poetyckiego czy powieściowego, a Melchior Wańkowicz właśnie napisał trzytomowe w pełnej wersji dzieło literackie, ale dzieło literatury faktu, opowiadając o tej bitwie, opowiadając o tym, że o losach tych żołnierzy, którzy przez Syberię, przez Kazachstan dotarli właśnie i mogli bić się o tą wolną Polskę. Monte Cassino Melchiora Wańkowicza ukazywało się w wersjach w Polsce Ludowej, ukazywało się tylko w wersjach okrojonych właśnie o te drażliwe fragmenty dotyczące prześladowania Polaków tam na wschodzie, tych wszystkich wywózek Syberii i Kazachstanu. Także ukazywało się w jednym tomie. Niemniej było to dzieło, które jakąś lukę dotkliwą w literaturze polskiej zapełniło. I potem miałem taką rozmowę z Melchiorem Wańkowiczem już na sam koniec jego życia. On zachorował bardzo ciężko na raka krtani, wyprowadził się z mieszkania, właściwie zostawiając je wnuczce, z mieszkania na Puławskiej, kupił sobie taki właśnie domek koło osiedla Służewiec nad Dolinką i tam zamieszkał z tą ostatnią swoją sekretarką. Był już bardzo stary i schorowany, ale ciągle pełen jakiegoś żaru i on chciał wytoczyć proces Wojciechowi Sztrumpf-Wojtkiewiczowi, a właśnie nie człowiekowi, który opisał jego spór ze Sztrumpf-Wojtkiewiczem, dziennikarzowi nazwiskiem Gas, który jeszcze do dzisiaj działa w różnych układach. A tak się złożyło, że mój ojciec wygrał z tym Gasem proces sądowy. I Melchior Wańkowicz się o tym dowiedział i zaprosił mnie, bo mówi: ja temu Gasowi też chcę wytoczyć proces. On zresztą wiele procesów takich prasowych, literackich toczył w przeszłości i bardzo go to wszystko zaciekawiło. Pamiętam, że postawił na stole butelkę whisky. Sam biedak już nie mógł pić, ja wypiłem mniej więcej pół tej butelki whisky i kiedy wyszedłem tak z lekkim szmerkiem w głowie od niego, uświadomiłem sobie jedną rzecz, że chciałem o bardzo wiele rzeczy go zapytać, a właściwie nie zapytałem go o nic. Natomiast oczywiście on mi kilku rad udzielił, o których za chwilę, ale nie zapytałem go o nic, natomiast on mnie cały czas wypytywał i uświadomiłem sobie, na czym polega zawód twórcy literatury faktu. Mianowicie, żeby pytać, żeby się dowiadywać. On, ten stary, schorowany człowiek, wyciągał ode mnie wszelkiego rodzaju informacje. Ja mu tych informacji oczywiście udzielałem, popijając whisky, a on to wszystko jakby gromadził, chociaż już oczywiście nie miał zamiaru o mnie pisać. Potem tak się złożyło, że już w niedawnych latach, już w XXI wieku uczyłem dziennikarstwa, prowadziłem właśnie warsztaty reportażu w 3 szkołach dziennikarskich, właściwie jednej na Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego, w Wyższej Szkole Dziennikarskiej imienia Melchiora Wańkowicza i w Szkole Dziennikarstwa i Mediów Społecznych imienia Giedroycia. I zawsze studentom mówiłem, że z 2 z tych spośród wszystkich 3 patronów znałem osobiście, bo kardynała Wyszyńskiego znałem osobiście i Jerzego Giedroycia, twórcę i szefa kultury paryskiej, też znałem osobiście, ale Z dwoma piłem whisky, z Giedroyciem w towarzystwie Herlinga Grudzińskiego, kiedyś całą konewkę whisky i pewnego księdza i pani Hercowej żeśmy wypili, i z Melchiorem Wańkowiczem piłem whisky, natomiast nie piłem whisky z kardynałem Wyszyńskim, ale prawdopodobnie dlatego, że kardynał Wyszyński nie pijał w ogóle whisky, jeśli pijał, to wino mszalne. Ale go też znałem osobiście. I potem różnie potoczyły się moje losy. Przez 40 lat pracowałem jako dziennikarz, chociaż właściwie od czasu do czasu najbardziej, co mnie ciekawiło, to były reportaże literackie. Częściowo pisywałem je w różnych tygodnikach ówcześnie literackich, zwłaszcza w Życiu Literackim. Kilka tekstów mi się udało bardzo, bardzo ciekawych opublikować. Niektóre pozostały właściwie w ołówku, jak na przykład pierwszy, który napisałem, który nazywał się Życie na śmietniku. Mianowicie opowieść o ludziach takich, którzy chodzą na tym wielkim wysypisku śmieci i co oni tam znajdują, co oni mi tam opowiedzieli. Pracowałem już wtedy bardzo chętnie z magnetofonem, bo uważałem, że bogactwo szczegółów, które można zarejestrować przy pomocy własnej pamięci, jest niczym w porównaniu z tym, co może być magnetofon. Żeby już skończyć ten wątek autobiograficzny, potem przez 40 lat pracowałem jako dziennikarz, z czego 16 lat spędziłem we Włoszech, relacjonując pontyfikat Jana Pawła II. Jakoś nie bardzo się składało, żeby zostać pisarzem, chociaż pisałem jeszcze w latach 80. książki, pisałem. Udało mi się wejść w takie bardzo ciekawe środowisko Zakładu dla Ociemniałych w Laskach. Napisałem biografię autora, właściwie twórcy, współtwórcy tego zakładu i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, księdza Antoniego Marylskiego, właściwie księdza, który został tu już po 70 został księdzem, właściwie był tam przez całe swoje życie, był człowiekiem świeckim. Tam poznałem w Laskach m.in. Zbigniewa Herberta. Dzisiaj na tej uroczystości pani Katarzyna Herbert też była obecna. Herbert udzielił mi bardzo piękne i długiego wspomnienia. Herbert, który Antoniego Marylskiego uważał za jednego ze swoich mistrzów, napisał, właściwie nie napisał, bo opowiedział mi, a ja napisałem, opowiedział mi dzieje swojej przyjaźni z Antonim Marylskim, wygłosił właściwie wspaniały herbertowski esej, leżąc na łóżku. Strzelił sobie dobrego kielicha, tam w Zakładzie dla Ociemniałych niestety alkoholu nie serwowano, w związku z tym Herbert, który lubił sobie od czasu do czasu właśnie wypić kieliszek, musiał wędrować przez las do najbliższego sklepu, tam się trochę napił, wracał, ale niestety jak wrócił, to już był trochę bardziej trzeźwy, bardzo, bardzo na to się użalał. Niemniej wtedy, jak był jeszcze na leciutkim rauszu, położył się na łóżku, ja włączyłem magnetofon i on wygłosił wspaniały esej o Antonim Marylskim, poczynając od guzika przy jego spodniach, bo Antoni Marylski nosił takie spodnie w starym stylu, takie, które nosiło się do skarpet, czyli takie pumpy, i tam był guzik przy tych. I Zbigniew Herbert, poczynając od tego guzika, zaczął tak nawijać, opowiadać mi to wszystko i opowiedział mi w sposób tak wspaniały i doskonały, że ja tylko to mogłem przepisać, wstawiłem to jako rozdział do książki, a potem ukazało się to w zbiorze publicystyki i eseistyki Herberta jako osobny tekst, bez zmieniania jednej litery i właściwie bez redagowania przeze mnie. Podobnie zresztą właśnie w Maison Lafitte, w siedzibie kultury paryskiej, też rozmawiając z kolei z Józefem Czapskim, też zarejestrowałem jego wspomnienia dotyczące takiego epizodu z życia młodego Marylskiego i młodego Józefa Czapskiego, tego późniejszego wybitnego wybitnego malarza. Kiedy oni byli między rewolucją lutową a październikową, założyli rodzaj komuny religijnej w Piotrogrodzie i tam właściwie uznali się za apostołów, którzy już niedługo będą nawracać świat, wyjdą na ulicę, a ludzie będą padać nad nimi na kolana. No nie stało się to wszystko, ale Herbert był wspaniałym narratorem, ale Józef Czapski także. Józef Czapski, który był wtedy już niewidomy, malował ciągle, ale z pamięci opowiedział mi o tym epizodzie z roku 1917, właśnie przełomu XVII i XVIII w Piotrogrodzie. Opowiedział mi w sposób tak niesłychanie plastyczny. Był tam taki fragment, jak bardzo oni byli głodni. Otóż mieli tam takie ryby, które wędzone, wkładało się kij do wnętrza ryby i się wędziło tę rybę. I oni skądś zdobyli taką rybę, położyli ją, ale niestety przyszły szczury i ją całkowicie obgryzły. I Józef Czapski opowiadał mi, żeby udokumentować, jaki wtedy panował głód, że jak znalazł ten szkielet rybi obgryziony przez szczury, no jest to dosyć obrzydliwe, wziął i te resztki mięsa tam po tych szczurach dojadał i to była po prostu najwspanialsza uczta. I w ustach tego malarza ta opowieść była tak niesłychanie plastyczna, tak niesłychanie dramatyczna, że ja słuchając tego nie tylko widziałem tę rybę, nie tylko widziałem te szczury, które je przed chwilą obgryzły, ale widziałem po prostu gwoździe w podłodze, które tam w tej jakiejś izbie były. A zatem potem napisałem taką, niedawno się ukazała takie rozmowy z Zofią Morawską, też jedną wybitną panią z Lasek. Zrobiłem taką książkę Jan Zieja, Życie Ewangelią. To były rozmowy z księdzem Janem Zieją, bardzo wybitnym człowiekiem, właściwie apostołem niesprzeciwiania się złu, a jednocześnie kapelanem Szarych Szeregów, Komendy Głównej Armii Krajowej, potem członkiem Komitetu Obrony Robotników. To były takie moje, powiedziałbym, robótki pisarskie, ale właściwie kiedy byłem członkiem PenClubu, właśnie Artur Międzyrzecki namówił mnie, żeby się zapisać do PenClubu. Powiedział, dlaczego pan się nie zapisze? Dla mnie to było bardzo takie pochlebne. Miałem już za sobą wygrany konkurs literacki dzięki krótkiej powieści pod tytułem Pątnicy, która też właściwie była częściowo reportażem, mianowicie relacją z pielgrzymki jasnogórskiej, ale taką ubraną w bardzo taką awangardową formę literacką. To ten dorobek mój był, ale ciągle właściwie większość jego stanowiła literatura faktu. Byłem już, jak powiadam, członkiem PenClubu. Złożyłem podanie, utworzyło się wtedy Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, złożyłem podanie i Maciej Cisło, który jest dziś moim przyjacielem, napisał, no niech pan się jeszcze rozwija, ale pana dorobek jest za mały. Gdybym miał 3 tomiki wierszy, tak jak wtedy już miałem kilka książek z dziedziny literatury faktu, albo 3 powieści, no to przyjęliby mnie z pocałowaniem ręki. Natomiast ta literatura faktu, zawsze taki pewien dystans. Tu czasem się zdarza naszym koleżankom i przyjaciółkom też czasem powiedzieć, no bo takie tutaj się pcha dziennikarstwo. Otóż, proszę państwa, teraz chcę powiedzieć po tym przydługim wstępie biograficznym, tylko powiem, że po tych 16 latach poszedłem do wydawnictwa Świat Książki i powiedziałem, że napiszę chętnie książkę o mafii sycylijskiej. Byłem już korespondentem w Rzymie, dosyć znanym, właściwie wiele dzienników od moich relacji się rozpoczynało, z różnych papieskich podróży do ważnych miejsc, do Ziemi Świętej, na Kubę. Poszedłem i mówię, wiecie co, chętnie bym napisał książkę o mafii sycylijskiej, a Andrzej Kaflik, który był wtedy redaktorem tego wydawnictwa, powiedział, panie Jacku, dlaczego pan chce pisać o mafii sycylijskiej? Niech pan napisze o papieżu, bo pan się na tym zna, a na mafii sycylijskiej się pan nie zna. I rzeczywiście zacząłem pisać, napisałem książkę, która była w 2000 roku najlepiej sprzedającą się książką z literatury faktu, a prawdopodobnie, pomijając rozmaite poradniki, najlepiej sprzedającą się książką literatury właśnie pięknej w ogóle, bo 130 000 egzemplarzy się ukazało. Taką książkę Zostań z nami, Jan Paweł II i Polacy, potem cały szereg innych książek o papieżu, a wreszcie czterotomową biografię, która teraz się ukazała i zdobyła szereg bardzo prestiżowych nagród, jak nagrodę Totus, jak nagrodę Książki Roku w warszawskiej premiery literackiej i inne. I kończę już z tymi wtrętami autobiograficznymi. Chcę Państwu powiedzieć, że uważam, iż właśnie to pogranicze literatury faktu i literatury pięknej jest właściwie dla ludzi wchodzących do literatury drogą łatwiejszą i jakby obiecującą większy sukces. Dlaczego? Rozmawiałem dzisiaj na tej uroczystości ku czci Artura Międzyrzeckiego z wybitną tłumaczką, eseistką Małgosią Łukasiewicz, która między innymi przetłumaczyła tę książkę Sebalda, Pierścienie Saturna. To jest jedna z pozycji, które przyniosłem Państwu, żeby pokazać, jak mogą być wspaniałe książki, które w zasadzie są literaturą faktu, ale potem od tej literatury faktu jakoś tak odchodzą. Powiedziałem jej to, że będę Państwu mówił o tej książce Sebalda. Ona się ze mną zgodziła. Zna się na literaturze nieporównanie lepiej ode mnie i powiedziała tak, w literaturze polskiej to samo się dzieje. Literatura, która jest pograniczem eseistyki, dziennika, ale także reportażu, obiecuje znacznie więcej i właściwie jest drogą znacznie bardziej płodną niż pisanie klasycznych powieści. Być może dzieje się tak dlatego, że powieść, która jest gatunkiem stosunkowo młodym, bo o ile powiedzmy poetycki epos można wywodzić jeszcze z Iliady, Odysei, Gilgamesza, czyli powiedzmy z jakiejś bardzo zamierzchłej starożytności, to powieść klasyczna narodziła się mniej więcej tak w XVIII wieku i tak trwa do największe swoje osiągnięcia odnotowała w XX wieku, chyba w pierwszej jego połowie. Teraz czasem się zdarzy, że jakaś książka powieściowa uznana za arcydzieło się pojawi, ale właściwie bardzo szybko znika. Właściwie wielu mówi, że po Ulyssesie Joyce'a, po powieściach Tomasza Manna to już właściwie na tej drodze wielkiego jakiegoś sukcesu nie można odnieść. Natomiast reportaż czy parareportaż jest gatunkiem niesłychanie płodnym. I przyniosłem tu Państwu książki, które uważam, tak po prostu szybko wyjąłem z mojej biblioteki książki, które uważam właśnie są tego dowodami. Nie przynosiłem pozycji literatury polskiej, ale klasycznym przykładem jest Stasiuk. To są jego proza, to są dzienniki właściwie podróży. Klasycznym przykładem jest także tego pogranicza literatury faktu. Jest wielki mój mistrz i człowiek, który nazwał mnie kiedyś swoim przyjacielem, nieco na wyrost, ale znaliśmy się we Włoszech w ostatnim okresie jego życia, Gustaw Herling-Grudziński. Jego dziennik pisany nocą, który radzę Państwu przeczytać, bo uważam, że to jest najwybitniejsza proza, jaka w Polsce została stworzona w XX wieku. No to jest pogranicze. Tam są fragmenty, które są prozy fabularnej. On pisał zresztą świetne opowiadania, które kiedyś właśnie w Laskach, kiedy miałem szczęście pisać tą książkę o Antonim Marylskim w pokoju urządzonym między innymi biblioteką Jerzego Zawiejskiego, znalazłem tam na półce opowiadania wydane jako Skrzydła ołtarza. Tam jest Pietà dell'Isola i takie opowiadanie Drugie przyjście Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. To są typowe opowiadania, typowe nowele, ale Herling-Grudziński mnie wtedy zachwycił. Uznałem go po prostu za geniusza. Także dlatego, że on trochę uciekł od tej przeklętej polskiej tematyki. Przeklętej mówię, że właściwie literatura polska zajmuje się głównie tematem bić się czy się nie bić. I właściwie teraz też to, bić się z Ruskimi, czy się bić z Niemcami, czy z jednymi i z drugimi. I to, co Tomek Łubieński wydał taką książkę Bić się czy się nie bić, czyli zmagamy się generalnie z naszą historią. Natomiast tamto to było jakby oderwanie, problematyka metafizyczna, eschatologiczna, ale wyjęta całkowicie z polskiego kontekstu. Tam było to opowiadanie, które mógł napisać Włoch, mógł napisać Niemiec. I uznałem, że właśnie jest to proza naprawdę uniwersalna. Mówiłem o Polakach, ale przyniosłem Państwu książki, które sam trochę jakby zgromadziłem, bo po powrocie z Włoch pracowałem jako szef działu literatury faktu w wydawnictwie Świat Książki, największym wówczas wydawnictwie polskim. Sam te moje książki papierskie tam publikowałem i powstał taki pomysł, żeby publikować serię wybitnych dzieł literatury faktu rekomendowanych przez Ryszarda Kapuścińskiego. Oni chyba zresztą do tego Świata Książki dlatego mnie przyjęli, bo wiedzieli, że ja się przyjaźnię z Ryszardem Kapuścińskim. Ryszard Kapuściński został uznany właściwie na całym świecie za jednego z najwybitniejszych w ogóle pisarzy a właśnie pisarzy wychodzących z tej literatury faktu. On zaczął jako typowy reporter. Pisał najpierw Busz po polsku, czyli reportaże o różnych sprawach dziejących się w Polsce. Zaczął co prawda jako poeta, ale później tej poezji nie pozostał wierny. Pisał te reportaże Busz po polsku. Potem został korespondentem Polskiej Agencji Prasowej. Pisywał z Afryki, pisywał z Ameryki Łacińskiej, pisywał z ówczesnego Związku Radzieckiego. I potem został uznany za jednego z najwybitniejszych pisarzy w skali światowej, do tego stopnia, że był, już nie pamiętam, w którym to było roku, ale to gdzieś tak na początku lat 2000, bo byłem wtedy jeszcze we Włoszech, pisano o tym, że właściwie Ryszard Kapuściński ma największe szanse na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla. I właśnie Rysiek Kapuściński jest jakby kontynuatorem tego nurtu, o którym tu wspomniałem, czyli nurtu Wańkowicza, Konkoleskiego, innych, ale właściwie ich przekroczył. Wszedł do literatury tej prawdziwej, tej literatury z górnej półki. Właściwie jest dosyć powszechne w kręgu znawców literatury na świecie przekonanie, że powieść jest to jedna z najwybitniejszych książek na temat mechanizmu władzy, jaką napisano. Jest to opowieść o ostatnich latach cesarza Haile Selassie. Rysiek pojechał do Etiopii jako korespondent Papu. Tam zbierał materiały i na podstawie tych materiałów napisał książkę Cesarz, która jest jakby takim wielogłosem różnych osób opowiadających o tym, co tam się na dworze cesarza działo, ukazującym bardzo trafnie mechanizmy władzy. Ja często mówiłem, poznawszy dosyć dobrze sytuację w Watykanie, mówiłem, jeśli chcecie zrozumieć mechanizmy działające w Watykanie, to czytajcie cesarza Ryszarda Kapuścińskiego, bo tam na przykład, że rację ma ten, kto ostatni miał ucho cesarza. Czyli Z papieżem było podobnie, że ten, który ostatni rozmawiał z papieżem, no to miał szansę przekonania papieża do swoich racji. I jak powiadam, zostałem w tym świecie książki, być może w związku z tą moją znajomością z Ryszardem Kapuścińskim zatrudniony, i tam powstał pomysł, żeby wydać serię Ryszard Kapuściński poleca. Ja jeździłem do różnych krajów na targi książki, przywoziłem rozmaite książki. Potem zresztą ta sprawa jakoś ugrzęzła i nie miała dalszego ciągu, ale gromadziłem rozmaite pozycje. Między innymi udało mi się na targach książki w Londynie wypatrzyć Orfana Panuka Stambuł. Jest to książka, która później się ukazała nie w świecie książki, tylko w wydawnictwie literackim. Wspaniałą opowieść przyszłego noblisty na temat tego wspaniałego miasta na pograniczu Azji i Europy. Uważałem, że ta książka może się być otwarciem tej serii. Wypatrzyłem taką książkę, która nie wiem, czy się ukazała w Polsce, ale się nazywa The Shark God, czyli Bóg Rekin. Jest to jakby wędrówka śladami, którymi chciał sam Ryszard Kapuściński też podążyć, mianowicie śladami wielkiego naszego badacza Bronisława Malinowskiego, który tam napisał Życie seksualne dzikich i inne pozycje, właściwie znane na całym świecie. Rysiek Kapuściński pod koniec, już w ostatniej mi rozmowie z nim, powiedział, że chce tam pojechać właśnie śladami Bronisława Malinowskiego i jakby w ten sposób kontynuować. Najpierw napisał książkę o swojej wędrówce śladami Herodota, a potem chciał śladami Malinowskiego. I tam właśnie ten autor Charles Montgomery napisał książkę wspaniałą zupełnie, The Shark God, która opowiada o życiu tych ludzi, o ich mitach, ale jest to typowa literatura faktu, eseistyka, reportaż, właściwie coś podróżniczego. I też myślałem o tym, żeby w tej książce... Potem to się wszystko poukazywało, częściowo w świecie książki, częściowo w innych miejscach, ale Bruce Chatwin to jest jedna w ogóle z najwspanialszych, chyba się ukazała po polsku Linie pieśni. To jest The Songlines. Jest to opowieść o aborygenach w Australii, którzy mieli takie ścieżki pieśni, które łączyły te rozrzucone plemiona półnagich nomadów. Absolutnie fascynująca książka. Chatwin, który umarł bardzo młodo, był podróżnikiem, napisał wspaniałą książkę w Patagonii, też taką. Radzę Państwu, bo wydaje mi się, że sens takiej szkoły pisania to jest to, żeby wskazywać Państwu wzorce, wskazywać Państwu lektury, bo my tu wiele Państwa nie nauczymy. Możemy oczywiście, tak jak koledzy poeci, przeczytać jakiś wiersz, poprawiać, komentować, ale pisarzem zostaje się czytając i obserwując świat i słuchając świat. A zatem te wspaniałe... I Sebald, który jest też właściwie, gdyby nie umarł, to panuje dosyć powszechne przekonanie, że on też na Nobla zasłużył. Niemiec żyjący w Wielkiej Brytanii, i to jest zupełnie fascynująca opowieść. I tutaj przytoczono na przykład jego opinię o nim. Naprawdę wielkich pisarzy poznaje się podobno po jednym zdaniu. W.G. Sebald jest właśnie takim pisarzem. Urodzony w Niemczech. To jest w zasadzie, zaczyna się jak pozornie taka trochę reportażowa, trochę podróżnicza opowieść o jego wędrówkach po Wielkiej Brytanii, różne osobliwe miejsca, jakieś mity z nimi związane. Potem nagle coś on opowiada o Józefie Konradzie. Zresztą, jak się okazuje, w sposób niezbyt dokładny, a właściwie deformujący rzeczywistość. W każdym razie to też jeszcze my, reporterzy, bronimy jego przynależności do literatury faktu. A jeszcze dwa nazwiska, które Państwu powiem, jest dużo ich na rynku, tych książek. To jest Tiziano Terzani, też myślałem o tym, cały szereg książek, on już nie żyjący, ja zdążyłem go we Włoszech poznać, wielki przyjaciel Ryszarda Kapuścińskiego, opowieści o Indiach, o Chinach, fascynujące, a jednocześnie o sprawach metafizycznych, które się tam dzieją, a mimo to to ciągle pozostaje literatura faktu. I jeszcze inny, też go znam osobiście, Roberto Saviano, na pewno Państwo słyszeliście, bo był też film Gomorra. Ja czytałem to we Włoszech, bo często bywam we Włoszech, bo tam mam takie malutkie mieszkanko. Byłem tam samotnie w grudniu, kiedy lało strasznie. Ja po prostu przeczytałem to i byłem wstrząśnięty. Opowieść o mafii neapolitańskiej, która jest znacznie groźniejsza od tej sycylijskiej. Tyle, słucham? Najgroźniejsza mafia na świecie. No, tak Pan mówi, no właśnie tak. Ale przede wszystkim ona jest hydrą o wielu głowach, bo... Oni tylko tak się chwalą. Tak, bo... Jedna trzecia produktu narodowego brutto należy do nich. No właśnie, właśnie, tak. I taka Morra jest hydrą o wielu głowach, bo sycylijska jest zawsze ten kapol i tutti capi, czyli szef wszystkich szefów. Natomiast taka Morra jest taka bardzo rozczłonkowana, ma wiele głów. Tam szefami często bywają kobiety, jakieś wdowy czy żony aresztowanych tych bossów, i on napisał książkę absolutnie wstrząsającą. Porównywano go zresztą właśnie z Herlingiem Grudzińskim, który mieszkał w Neapolu, i coś niebywałego, nie tylko o samej mafii, ale także o zjawiskach społecznych, jakie się nam dzieje, przede wszystkim o tej inwazji śmieci, które zalewają Włochy, i tam ta Camorra te śmieci przywozi, bo to jest bardzo zyskowne, żeby te śmieci tam przywozić i wyrzucać na dzikie wysypiska, palić je tam, czyli to zatruwa jakieś okropne chemikalia, z tego się wydobywają. No rzeczywiście jest to obraz infernalny, jak Inferno Dantego, to właśnie ta Roberta Saviano Gomorra, potem zresztą sfilmowana, ale w filmie to nie było tak, natomiast, bo film to już jest historia sfabularyzowana, natomiast wstrząsem było dla mnie, że to ciągle pozostało dziennikarstwo. I teraz jeszcze właściwie o jednym Państwu chcę powiedzieć, i to właściwie w tym nurcie autobiograficznym też mógłbym powiedzieć. Mianowicie o takim zjawisku czy nurcie w literaturze amerykańskiej, który został nazwany nowym dziennikarstwem. A jego najwybitniejszym przedstawicielem był Truman Capote. Napisał taką książkę, autor wziętych opowiadań, członek takiej bohemy nowojorskiej. Wziął się za temat właściwie, który mógłby posłużyć dla taki zwykły reportaż kryminalny. Mianowicie opisał historię wymordowania przez dwóch bandytów pewnej rodziny. Jak to zwykle w takich historiach bywa, zysk materialny z tego był nikły. Ci bandyci potem zostali, rzeczywiście wymordowali w bardzo okrutny sposób rodziców i dzieci, i potem zostali schwytani, osądzeni, straceni. I Truman Capote napisał książkę, która jest typową powieścią, ale jest to powieść całkowicie zakorzeniona w faktach. On potem rozmawiał z tymi bandytami, rozmawiał z policjantami. Niedawno był wyświetlany w telewizji, widziałem film amerykański, który właśnie opowiada historię pisania tej książki i tego Capote. Chyba się Capote nazywa film w ogóle, czyli nazwisko tego. Tytuł tej książki brzmi z zimną krwią, tak właśnie. Z zimną krwią, in cold blood. wstrząsająca z jednej strony relacja, ale to jest to powieść, jest to wielka, epicka powieść o takim właściwie drobnym, kryminalnym wydarzeniu. I od Trumana Capote wzięło się określenie nowego dziennikarstwa. Było cały szereg. Rysiek Kapuściński chętnie się do tego nurtu przyznawał. Nowego dziennikarstwa. Wykładał, nauczał w Ameryce Łacińskiej, nauczał we Włoszech. Nowe dziennikarstwo. I muszę powiedzieć, że jeszcze wracając do Kapuścińskiego, ukazuje się na wzór francuskiej serii natomiast Plejad jest taka seria Plejad, czyli Plejady we Francji. To są klasyka od najdawniejszej do współczesnej, bardzo ładnie wydanej. To jest nobilitacja, kto wie, czy nie większa niż otrzymanie Nagrody Nobla, żeby nasze dzieła się ukazały w takiej serii Plejad. Myślę, że we Francji to Krystyna Rodowska ma największe szanse, żeby się tam ukazać, bo się przebija na tym rynku. Natomiast chyba dawno się żaden Polak nie ukazał, natomiast we Włoszech też się żadne dzieła polskie, z wyjątkiem Ryszarda Kapuścińskiego. Więc właśnie w tej serii Meridiani to są naprawdę, już nie przyniosłem tego, ale to są w takim pięknym etui z portretem autora na papierze biblijnym, no super, prawdziwa nobilitacja dla wielkiego pisarza. I jedynym polskim pisarzem, jaki się ukazał w tej serii w latach współczesnych, jest właśnie Ryszard Kapuściński, który był tam otoczony tak jak w dziedzinie filmu Krzysztof Kieślowski, tak Ryszard Kapuściński był otoczony, no, mogę powiedzieć, nawet kultem, jako kultowy pisarz. To wynika też zresztą z pewnych względów pozaliterackich, bo te jego teksty ukazywały się w wydawnictwie Feltrinelli, które bardzo takie jest nastawione lewicowo, wydawało zresztą też Gombrowicza. Sam Feltrinelli zginął, bo postanowił zostać terrorystą, wysadzając wieżę wysokiego napięcia, takiej linii wysokiego napięcia. Te konstrukcje go jeszcze w latach 70. przygniotły, a wydawnictwo do dziś prowadzi wdowa po nim, Inge Feltrinelli, i ona bardzo Ryszarda Kapuścińskiego lansowała. Zresztą w ogóle życie literackie we Włoszech jest bardzo silnie tak nastawione w kierunku lewicowym, no a on tu pasował, bo pisał o trzecim świecie, pokazywał ten trzeci świat, dawał głos tym, jak to się mówi, wydziedziczonym. A zatem, konkludując, ci z Państwa, którzy chcieliby wejść do literatury, to myślę, że warto spróbować literatury faktu. Bo jest sprawa taka, że we współczesnym świecie zbyt wielu ludzi pisze książki, a zbyt mało ludzi chce te książki czytać. I jeśli Państwo piszecie nowele czy powieści, to musicie liczyć się z tym, że właściwie wszystkie wielkie tematy zostały już podjęte. Bardzo w związku z tym trudno jest znaleźć, tak żeby się przebić, żeby świat usłyszał, nasz głos. Oczywiście można uznać, jestem geniuszem, napiszę genialne. Poetów pozostawiamy na uboczu. Napiszę genialne opowiadanie, poślę je na konkurs albo pójdę do wydawnictwa i świat mnie zauważy. Natomiast droga literatury faktu jest w pewnym sensie łatwiejsza. W pewnym sensie łatwiejsza dlatego, że niesie was temat. Jeśli znajdziecie wielki temat, a potraficie pisać, w co wierzę, to wtedy przychodzicie do wydawnictwa i mówicie: Napisałem książkę, na przykład, no nie wiem, jakie wydarzenie najbardziej frapujące. Nie chcę powiedzieć o katastrofie smoleńskiej, bo zresztą to czasem takie tematy są. To jest bardzo obfita literatura o katastrofie smoleńskiej, ale kiepska literatura. No ale coś, co się wydarzyło bardzo, bardzo, bardzo ważnego. I redaktor takim jak ja byłem, szef działu literatury faktu, powie: aha, no pisze pan, no to teraz zobaczę, jak pan to napisał. I jest ten start jest ułatwiony. No i tym chciałbym zakończyć. Bardzo chętnie odpowiem na wszelkiego rodzaju pytania państwa. Jak powiadam, jestem do dyspozycji, dopóki się państwu nie znudzi, albo nie nastąpi godzina 16, kiedy mamy zebranie zarządu oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Na pewno Piotr Müldner-Nyckowski mówił, że bardzo liczymy na to, że państwo w jakiś sposób nie stracicie kontaktu z naszym stowarzyszeniem i że będziecie po prostu tym strumyczkiem młodej krwi, która w nasze już trochę zwapniałe żyły naszego stowarzyszenia wejdzie. Ja na tym chciałbym zakończyć, ale bardzo chętnie odpowiem państwu na pytania.